Witam z Drops w kolejnym odcinku, zrobimy w Need for Speed i wyruszamy do Chicago Airfield. Tak. Skyline, Supra, RX-7, czyli ogólnie fajnie, bo nie muszę nic zmieniać. I się wybiera to, co naprawdę chcę. Dobra, bierzemy. No, pierwsze lepsze, no bo to tam... I tak się tego nie używa, ja przynajmniej tego nie używam. Po co mi to? Nie. Zacznijmy sobie od driftów, bo tutaj jestem naprawdę, jeśli chodzi o drifty, jestem jednym przodownikiem w zdobywaniu tutaj punktów, więc tutaj, w projekcie zresztą też, ale zaczniemy od driftów. Zaczniemy od driftów, potem zrobimy sobie szybkiego draga. No ogólnie mam trochę dość gripów, tutaj po zdobyciu tej korony, no to trochę mi się już odechciało, więc wolę sobie coś jeszcze w innym pobawić. Ciekawe auto. No może być interesująca trasa, już to widzę. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, ciśnij. Dawaj, na pewno da się tu więcej punktów zdobyć. Dawaj, jeszcze. A, prawie 6 tysięcy. Dobra, na wstecznym tam wjadę. Okej, okay, na 6 tysięcy... Jakbym z początku więcej punktów zdobył, bo widzę, że pod koniec ładnie pocisnąłem. Ale wydaje mi się, że jeszcze z początku mogę więcej. Wiadomo, na końcu się zdobywa zawsze najwięcej tych premii, to wszystko, ale... Kurde, może dałoby się... Tutaj źle, bo się tak obijam. Bo to nitro mnie tak źle ciągnie. To nitro też tutaj źle trochę użyłem. A chociaż... A, jeszcze nitro. 6,5 tysiąca, spoko. To było lepiej, ale to końcówka mnie uratowała, bo ten początek był właśnie bagorszy. Tak mi się wydaje. Nie, po prostu muszę inaczej tego nitra użyć na początku, bo ja po prostu wchodzę w drift z nitrem i ja potrzebuję odbić i ciężko jest mi odbić auto w drugą stronę, bo nitro mnie prostuje w tamtą właśnie drugą. O, teraz zrobiłem to trochę inaczej, ale właśnie punktów mam chyba mniej będę miał. No fajnie ta kamera się tak zbliżyła. No, więcej nawet tego było, ale i tak wydaje mi się, że to też nie było tak idealnie. Jednakże z przez na przez było coraz lepiej. No, 11,5 tysiąca, no to jest sporo, no. Znaczy, to jest fajne, że można sobie ładnie tak nabić tego i jest dużo tych punktów, naprawdę. Dlatego drifty tutaj naprawdę kozaczą. Bo w driftach, no, złapałem ten taki styl tego driftu, naprawdę podoba mi się to. Na przykład w gripach, no widzicie, jak ja tam jeszcze wygrywam, ale to jest takie, no. No. Camaro w drifcie? No, okej. Okay. Dobra, tu za bardzo nie jestem zapoznany z trasą. Aha, takie coś. Może to być interesujące. A, nie. Chciałem tak... Nie. Tutaj to źle zrobiłem. Dobra, no te niecałe 3000 mam, ale ja potrzebuję lepiej. No to jest zwycięstwo, ale to jest takie wymuszone trochę. Tam jakbym się nie rozwalił, jakbym tego nitra podjąć, jak muszę ten drift pociągnąć przez tą drugą prostą. Wtedy tam będę nabijał najwięcej punktów, tylko właśnie muszę tam ogarnąć. Tu nitro na wstępie. Tu szeroko, jak najszerzej. Nie fajnie. Nie, ciężko mi tu... Ja bym tak
kurczę, ładnie tak bym tam tak wszedł, a ja muszę wyprostować to auto, bo po prostu nie dam rady takiego driftu pociągnąć. Żebym aż tak normalnie tam jechał. Tam można naprawdę pocisnąć, ale nie mogę ogarnąć jak. Ja tu jeszcze zrąbałem trochę. No może w ten sposób. Ale do tego też się tak nie jestem w stanie złożyć dobrze. A, lipa. Lipa trochę, lipa. No nic, no wygrałem, ale to takie mało punktów będzie, to jest ledwie takie co, no 8 tysięcy właśnie. Marnie, strasznie. Właśnie mi brakło do zwycięstwa 112. Drag na jedną, drugą w takim wypadku pojedziemy sobie. No bo tutaj też jest spora liczba punktów, bo to w sumie też niedużo trzeba robić. No a potem już trzeba to dociechać driftem. Znaczy nie driftem, tylko gripem. Okej. Ford Mustang, wow. Ciekawe, tego auta tam jeszcze nie widziałem w tej grze w sumie. No nieważne. Dawaj. Pięknie. Auto nie ma tych światełek. Pięknie. Jeszcze końcowe nitro. Ten kawałek, 11 sekund, spoko. No, okej, wynik. No widzimy jak ja odstaję, oni tam mają po 17. Oni mają tam po 17, więc to jest 6 sekund przewagi. To jest w dragu, to jest normalnie cała przepaść czasowa. Dragu się będzie setne tam od silnika normalnie, bo tu więcej nic nie potrzeba, więc no ludzie. Nie no, zmiany przełożę. Teraz ładnie wystartowałem, tak mi się wydaje. Powinno być ciekawie. No 11.3. O te parę setnych właśnie było lepiej. No ludzie, no. No widzisz, no ten tu Satoshi miał, kurczę, 14,7. To już było coś, ale... No. O. Lancer Evolution. Dawaj. No i nie będzie maksymalnej. No, słabo. Nic. Jak już to przejedziemy. O, idealnie. Myślę, że będzie falc startu troszkę, a zepsułem to. Zepsułem to, ale... Ale no trudno. Dało się to uratować, no bo po prostu nitro miałem wcześniej i tak jakby... No i to wszystko się tak wtedy zrobiło inaczej. Ale okej, no. No właśnie widzimy też, to też spoko, prawie 10 tysięcy, więc to jest sporo. Też. No, rekord to. Ładnie. To mamy zwycięstwo, ale ja chcę jeszcze dominację. O, kurczę. A, no jedziemy grip. Trzyokrotnie klasa gripu też ma 3. No dobra, jedźmy. Tutaj jakbym się tak ostrą, nie wiadomo, trzeba bym tu odwalał. Idealnie bym to przejeżdżał z nie wiadomo jakim czasem, to bym mógł sobie fajnie tutaj no ogarnąć to, nie? Ale nie no, w gripie ponad 10 tysięcy punktów. Nie. To nie na moje siły. Niestety. Będę musiał przejść jeszcze jeden ten grip. Bo nie da rady. Jakbym tamtego drifta miał takiego fajnego, dobrego, to wtedy dałoby się tak to tym driftem nadrobić, a teraz dodziać tą resztę punktów gripem. Ten mnie tu blokuje. No. To BMW może tego właśnie byłoby dobre, bo statystycznie wychodzi gorzej, ale może właśnie w gripie tam on ma jakieś takie fajne rzeczy tam ustawione, nie? Kto wie. Jakiś bardziej statyczny, coś w tym stylu. Muszę to spróbować, bo może faktycznie
bo tak już patrzę tylko na te statystyki, ja widzimy, one nie zawsze tak są prawdziwe, bo na przykład ten Pontiac, no on statystycznie, co to jest w ogóle zrobione, jakby nie. On statystycznie jest o wiele lepszy, a po prostu nim się nie da jeździć. Może właśnie tamten BMW też będzie miał za co moc. No zobaczymy. Dawaj, dawaj, dawaj. Tutaj fajnie można to też tak przecinać. No dawaj. Użyję nitra, bo tutaj jest fajna taka droga. Przynajmniej przez chwilę. A kompletnie mi to nie wyszło. Spaściłem to całość. Oj. A tu jest ten taki dziwny zakręt, bo tutaj jest to takie dziwnie podgradzane, nie wiem po czym to w ogóle jest, po czym my tam jeździmy. Oj. Dobra, odbijamy się od ściany. Dobra, tu jeszcze użyjemy teraz. Dobra, okej. Tu troszkę przesadziłem. Ale, o, no i teraz, żeby nie będę tego naprawiał, tylko pojedziemy sobie tym BMW. I zobaczymy, jak on się tam będzie spisywał w tej klasie green. Zobaczymy, jak nim się będzie iść. Może on jest kurczę lepszy. Ja nie wiem w sumie. Bo na przykład... Właśnie w drifcie też to moje jest tak statystycznie trochę lepsze w niektórych względach, ale po prostu no gorzej się nim jeździ. Powinien jest Nissana do Mazdy. No nie no, trzeba to sprawdzić, bo w sumie z tym dragiem też nie wiem jak bym jeździł w tamtym roku. Może też warto się tym zainteresować, żeby już przy Rio być tak w pełni po prostu odjechany. Dobra, to ostatnie nitro. Kurczę, miło byłoby to sprawdzić, bo już trochę te auta też mi się nudzą. No, to mamy niecałe 7000, jeszcze się tak poobijałem. No nic. O, wiem, mam te uszkodzenia. Dobra, pojedźmy klasę gridu. Moją M3-ką. Zobaczymy, kurczę, może ona jest kozacka. No ja po prostu nie potrafię tego docenić. Enter. Jestem w grupie A. Nie fajnie. Ciekawe tam to wygląda, bo widać, że jest tak fajnie, z takim fajnym malowaniem, a tam się zwykli. Nitra ma na pewno więcej. No, powiem wam. Jest naprawdę statyczne w porównaniu do tamtego Nissana mojego. Takie toporne trochę, ale właśnie przez to jest takie statyczne, nie? Ale przez to nie mogę tamtego wyprzedzić kolesia. No jedź! Dobra, wyprzedam. Nie, no musiałbym się tym autem nauczyć, ale kurczę, faktycznie ma on jakieś predyspozycje. Interesujące auto, interesujące. Nie ma 4 butle nitro. Nie, fakt cholera, ale strasznie... Strasznie ciężko się tym jeździ, no. Nie jestem przyzwyczajony po prostu, ale widzę, że... Że auto ma potencjał, naprawdę. Zupełnie wymaga to innego stylu jazdy, jestem nauczony jeździć trochę inaczej. Ale tak czasowo, to wydaje mi się, że on mnie teraz za bardzo zarzucił, ale patrzcie jak on się składa w te zakręty. Nie wychodzi mi to idealnie, ponieważ jeszcze go nie wyczuwam tak bardzo, że wchodzę do tych zakrętów w starym stylu, ale naprawdę to ma przyszłość. W sumie fajnie jakbym jeździł teraz wszystkimi tymi autami królów, ale po prostu tym Knighta Denvera nie potrafię jeździć, to jest jakiś kompletny dramat.
Bo nie, nie wiem, no tym się nie da jeździć, po prostu. Nie potrafię tym jeździć i tyle. W sumie nie wiem. Tak dziwnie się tym jeździ. Sam nie wiem, co o tym powiedzieć. Niektóre takie łagodniejsze zakręty wchodzi on idealnie. Oj, no właśnie. Czasem wtedy takie trudniejsze też fajnie w nim wchodzi, ale tak inaczej, no po prostu inaczej, nie jestem przyzwyczajony. Sam nie wiem, co na to powiedzieć. Nie, jednak chyba zostanę przy swoim Nissanie jednak, bo no... Musiałbym się zupełnie na nowo... Jak i przedem, co się stało. No właśnie, widzimy, no... No, dramat. No, ale już drugi będę, no ale... No, nie, nie. Te punkty wiadomo mam, ale no... Słabo, słabo. Nie, ja tym nie potrafię jeździć. Dobra. Zdominowaliśmy. Do widzenia. Naprawdę za pomocą kupon, no i tutaj też. Gotowe. Pięknie. Nic się nowego nie odblokowało, więc prawdopodobnie w następnym odcinku wyruszymy sobie do Ebisu. A tutaj zbliżamy się powoli do Super Promotion. Do eliminacji, do wyścigów z Rio. Do finałów Super Promotion, no właśnie. No okej. Ale to w następnych odcinkach, tak więc do usłyszenia i na razie.